Cześć widzowie, przy okazji wbijania asa na załodze na samolot A7M2 trafił mi się całkiem fajny pojedynek z tym oto graczem Lost Connection. Jak później po meczu sprawdzałem, to się okazało, że to jest as BFA 109 G2, ma na nim 11 tysięcy zestrzeleń i tylko tam 3,5 tysiąca zgonów, więc nie jest to jakiś tam pierwszy lepszy ciećwierz. No dobrze, lećmy. Cała sytuacja zaczyna się teraz. Jest ona dość niebezpieczna, bo na tle chmur nie jestem w stanie dobrze zobaczyć, jak wygląda sylwetka samolotu przeciwnika i tym samym określić jego wektor lotu. To, że on będzie chciał na czołówkę, to było oczywiste, tylko że trzeba było ją wyminąć dobrze. Z jego strony takie latanie na czołówkę pionowo do góry, no to było trochę ryzykowne, bo tutaj miałem po jednym nawrocie okazję strzelecką, ale przeciwnik całkiem dobrze się wywinął i przeszedł w nieczęsto spotykany manewr, to jest opadające nożyce. I co więcej, był w nim naprawdę dobry. O tutaj gdybym leciał tym wektorem co lecę i nie odbił lotkami skręcając w lewo, to bym nie sieknął. Tutaj ja miałem tak poniekąd okazję, ale zbytnio groziło to katastrofą kolizji, dlatego odpuściłem i po prostu w kolejnych przejściach nożyc go tam sobie powolutku robiłem. Co jak się okazuje, wcale nie było takie proste. Ale posiłkowany nie, manewrem Hinerikomi, klapami o coraz większym rozstawieniu, no to pozwalało w końcu tak się pozycjonować na pozycji do strzału, ale naprawdę musiałem mocno się postarać. Tutaj się robi leciutka okazja strzelecka, ale tak skończyłoby się to albo dzwonem, albo wzajemnym zestrzeleniem na czołówkę, dlatego tylko tak wystrzeliłem bardziej przeciwnikowi na postrach. Jak przeszliśmy do pętli pionowych, zacząłem używać operowania przepustnicą po to, żeby zostać na jego ogonie. W tym momencie zadałem mu krytyka. I to po chwili pozwoliło mi zakończyć pojedynek. Ale to nie wszystko, ponieważ w dalszej części meczu miałem kolejne starcie z nim. A tak sytuacja wyglądała z perspektywy Lost Connection. Próbuje mnie tu znienacka na czołówkę idąc od dołu wziąć, ale ja ją omijam. Przeciwnik próbuje teraz manewru Hinerikomi, żeby mnie zaskoczyć. Ale raz, że ja sam dostosuję, a dwa, miałem lepszą pozycję, więc trochę go tam ostrzelałem, nie zadając wprawdzie jakichś poważniejszych obrażeń, więc przeciwnik odpowiada na to opadającymi nożycami. I kolejne minięcie. Musiałem bardzo uważać, żeby się z nim nie zderzyć. Przeciwnik, widzę, otworzył klapy, żeby skręcać nieco ciaśniej, ale to samo zrobiłem i ja. Tutaj popełnił trochę błąd, powinien lotkami skręcić w prawo, wtedy miałby lepsze wejście w tą pętlę pionową. I tutaj kolejna prawie że okazja, która jednak mogłaby się skończyć no niewesoło. Dlatego ją odpuściłem i dzięki temu mam w tym momencie dużo lepszą pozycję do ataku.
przeciwnik zostaje uszkodzony krytycznie i pozostaje już tylko go dobić. Oto sytuacja numer 2. Tym razem przeciwnik wziął BFF4 bez podwieszek. Ja mam wprawdzie znaczną przepraszam, przewagę pułapu, ale dla rozpędzonego BFF4 nie jest to coś nie do pokonania. Leciutko go to zanęcam, ale nie mam zbytnio nadziei na to, że on się da złapać na pionowy atak do mnie, dlatego schodzę, jak mnie minął, trochę na jego ogon i to go zachęca do ataku na czołówkę pionową w górę, którą ja omijam, ale zaraz szybko odbijam w górę po to, żeby wykorzystać swoją przewagę energii, jaką miałem dzięki nurkowaniu, i wciągam przeciwnika w climbing spira. W takim momencie bardzo istotne jest, żeby cały czas była to spirala wznosząca, no bo inaczej po prostu nos samolotu nam opadnie i wystawimy się przeciwnikowi na strzał. Jak go wypaliłem z całej energii, to przechodzę nurkiem do ataku i zaczynam ostrzał. Przeciwnik zostaje podpalony i po chwili kończy jako mój frak. No, to kolejne nasze starcie. F4 kontra A7M1. I znów przeciwnik próbuje mnie zaskoczyć atakiem od dołu. No i to jeszcze strzela niewidzialną amunicją z daleka. Ale jestem przygotowany na to. Nurkuję po to, żeby dać mu nadzieję na to, że tym razem czołówka będzie, a w rzeczywistości robię ten manewr tylko po to, żeby go zanęcić do podążania za mną w manewrze climbing spiral. I początek ma nawet niezły. Ja w pewnym momencie trochę zgubiłem, że tak powiem, kąt w spirali i przez chwilę przeciwnik ten sobie mógł strzelać w moją stronę z mniejszym lub większym skutkiem i dopiero po chwili ją skontrowałem. W próbie podążania za mną, jak widzicie, wypalił Lost Connection całą energię i to mi daje okazję do ataku. Został dość mocno uszkodzony, podpalony, pilota miał tam na pomarańczowo i po chwili dopala się do końca. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!